Bardzo szybko. Generalnie jestem jak Promanation zatrudniony w UI jako senior software developer. Tak naprawdę to już teraz senior technical lead. Jestem UI i UI mało kto zna tak naprawdę, bo kiedyś to się nazywało Ernst & Young. Może ktoś kojarzy, jak ktoś jest finansowo, to pewno kojarzy. Generalnie Ernst & Young jakiś czas temu podjęło decyzję, że będzie się przebranżawiać i będzie trochę uderzać w inny sektor. Mianowicie chcę po prostu też pomagać klientom w digitalizacji i różnych tego typu przedsięwzięciach. No i co? I tutaj na przykład ja jestem w dziale Global Delivery Service. To jest serwis taki trochę bardziej advisory, gdzie właśnie mamy tego typu implementacje. No i my działamy w platformie Guidewire, która właśnie używa ZGOS-u. Czyli tutaj stwierdziliśmy, dobra okazja, ściągniemy kolegów z Guidewire'a. Niech trochę opowiedzą i może was to też trochę tak zachęci. Tak? No, mamy różne projekty. Głównie są to europejskie, Belgia, Anglia, teraz chyba Finlandia ostatnio nawet tego. Więc nie będę dłużej zanudzał, naprawdę, więc zapraszam kolegów i oni wam opowiedzą, czym jest GOSU i w ogóle dlaczego. Dziękuję. Cześć wszystkim. Tak jak już wspomniałem, nazywam się Krzysiek, jestem tutaj z Krakowa. Przyjechaliśmy dzisiaj 3 godziny do nas specjalnie w wysokiej klasy samochodem Renault Megane. Także udało nam się osiągnąć dobry czas. Generalnie tak, w sensie, tak jak Krzysiek powiedział, jesteśmy firmą, która zrobiła własny język programowania. No i sobie podstawowe pytanie, po co w ogóle coś takiego robić? I co najlepsze, jesteśmy jeszcze na dodatkę firmą, która tak naprawdę tworzy oprogramowanie dla branży ubezpieczeniowej. Więc co wpadło do naszych głów, żeby w ogóle tworzyć język oprogramowania, skoro jest tyle języków oprogramowania na świecie? To chciałbym wam dzisiaj przedstawić, opowiedzieć wam, po co w ogóle takie szalone rzeczy robić, jakie są tego konsekwencje, jakie problemy, jakie rzeczy udało nam się może rozwiązać. No i też, jak już tutaj było wspomniane, będzie następny meetup w temacie Java 9. To bardzo dobre, mamy tutaj slajdy przygotowujące, tak zwane, gdzie zagłębimy się trochę w implementację streamów właśnie w Java 8 i jak Functional Interface rozwiązuje ten problem w Java. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo tak czuję, że trochę tak. Super. Dobrze, to już nie działa, ten przyjaciel. A tak, działa świetnie. Dobrze. To szybki plan prezentacji. Tak jak mówię, po co w ogóle robić w języku programowania? I teraz, co będzie dla was najciekawsze, jest takie popatrzenie stricte na języki programowania i zastanowienie się, jak języki programowania radzą sobie z różnymi rzeczami, w jaki sposób je rozwiązują po prostu. I do tego dużo przygotowaliśmy takich porównań do Java, którą wszyscy tutaj prawdopodobnie znamy, jako że nazywamy się Java User Group, miałoby to sens. No i właśnie popatrzymy na parę różnych rzeczy, parę różnych rozwiązań, które Java w jakiś sposób rozwiązała, my rozwiązaliśmy w jakiś inny, może skala rozwiązała w jeszcze jakiś inny, no i zastanowimy się, jakie są plusy i minusy tych rzeczy. Myślę, że to jest wartościowe, bo nawet jak nie będziecie używać języka głosu nigdy w życiu, to popatrzycie może czasem bardziej krytycznie na to, co sprzedają nam w Oracle ostatnimi czasy, no i będziecie po prostu widzieli, że są jakieś inne historie, a nie tylko ta, co oni opowiadają. Dobrze. Przechodząc od razu do rzeczy. Co to jest w ogóle nasz język i dlaczego powstał? Ten język powstał w roku 2002. Jest to język statycznie typowany, działający na JVM, w pełni kompatybilny z Javą, zorientowany obiektowo z elementami funkcyjnymi i jest też językiem skryptowym. No i teraz jak widzicie te wszystkie rzeczy w roku 2017, to myślicie sobie, no i myślę, w Groovy jest to samo. Właśnie, tylko że Groovy na przykład powstał w roku 2003, a my potrzebowaliśmy rozwiązać konkretny problem. Problem jest taki, że firmy zajmujące się ubezpieczeniami są bardzo różne w zależności od rynku, na jakim działają, w zależności od typów ubezpieczeń, jakim chcą obsługiwać. I jaki problem z tego rodzi się taki, że bardzo mocno konfigurują swoje oprogramowanie. Żeby to robić efektywnie, tak naprawdę potrzebujemy jakiegoś narzędzia opisu swojej konfiguracji. My nie do końca na początku wiedzieliśmy, jak się w ogóle za to zabrać, ale krok po kroku zaczęliśmy dodawać taki drobny skryptowy język, żeby mogli sobie coś kodem wyrazić, jakiś ich problem, coś skonfigurować. No i generalnie zaczynamy rozmawiać o tym, że no to dajemy skryptowy język, fajne. Teraz myślimy o tym, że chcielibyśmy, żeby
zbudować całe wsparcie, ideę do tego. Chcielibyśmy podpowiadać różne rzeczy, chcielibyśmy tworzyć jakieś generatory, jakieś graficzne takie środowiska. I żeby coś takiego robić, no to potrzebny nam jest język silnie typowany zazwyczaj. Co jest na przykład ciekawostką, dlaczego firma wspomniana tutaj JetBrains w ogóle wpadła na pomysł języka Kotlin. Jednym z tutaj kluczowych argumentów był taki, że Scala, która już istnieje jakiś czas, po prostu przez swoje zaawansowane funkcjonalności, typu na przykład Implicity, nie jest w ogóle w stanie dobrze działać IDE. Ich argument był taki, że to jest język, który jest bardzo dobry, ale nie jest w stanie działać IDE. I oni bardzo poważnie podeszli do tej jakby wady tego języka i wymyślili swój język oprogramowania w roku 2011. No więc jak już mamy tą potrzebę języka skryptowego, w którym możemy coś konfigurować, mamy tą potrzebę języka silnie typowanego, który będzie jeszcze kompatybilny z Javą, bo w sumie chcielibyśmy idealnie, żeby nasi ludzie, którzy zaczynają w nim pisać, jakiś mieli sensowny w miarę próg wejścia, żeby nie musieli się uczyć wszystkiego od nowa. No to okazuje się, że w roku 2002 nic takiego nie było na rynku, że rozwiązanie pojawiające się później typu Groovy, no to jednak no to jest późniejsze rozwiązanie typu Kotlin też. No więc powstała taka decyzja, żeby stworzyć język GOSY. Także nie było to do końca takie szalone, nie było to takie widzimisię jakieś, że jakiś tam człowiek w Dolinie Krzemowej sobie myślał, o, zrobimy teraz język programowania, bo ja chcę być na mapie historii. Tylko jakby wynikało z jakichś konkretnych problemów, które chcieliśmy rozwiązać. Co nazwa? GOSY to jest jakieś słowo w języku koreańskim bodajże, które znaczy jakiegoś czempiona. Jak ktoś jest bardzo dobry, to można nie powiedzieć GOSY. I to jest, wydaje mi się, język koreański. Mogę kłamać, może też być w japońskim, ale... To... Czy to od razu w 2002 się pojawiło jakoś publicznie? Czy... No właśnie widzisz, to jest nasz największy moim zdaniem problem, bo nie. No. No właśnie, nie? Więc jakby pojawiło się open source w roku 2010. Więc tutaj, bo o Groovy też mówimy o pojawieniu się w 2003 jednak. Tak, no dokładnie tak, dokładnie tak. Więc jakby nikt z takiej szerokiej grupy jakby deweloperów nie usłyszał o tym do roku 2010. Kto nie współpracował już jakby z Guidewire'em wcześniej. Może bylibyśmy drugą skalą, nie jesteśmy. No życie. Cieszcie się! No. No. Martin Oderski miałby inne zdanie, ale no nie będziemy wchodzić tutaj w tę dyskusję. Generalnie to tak jak mówiłem, chcielibyśmy trochę porozmawiać o tym, w jaki sposób różne języki rozwiązują różne problemy. No i tutaj jest bardzo prosty przykład. Mapa, który jest w języku GOSY. Że mamy działami ten klik, jest wspaniale, zdefiniowany tutaj. I mamy dokładnie tą samą sytuację w języku Java. No i oczywiście można zadać pytanie, dlaczego przyjaciele, dlaczego ten stream w ogóle, dlaczego ten kolek, dlaczego cztery wywołania funkcji zamiast potencjalnie jednego wywołania funkcji. No i drążmy tą myśl. Zaczniemy drążyć tą myśl od takiego konceptu jak typy funkcyjne. To jest encyklopedyczna definicja typu funkcyjnego, czyli typ zmiennych, które są interpretowane jako funkcje. Generalnie mówi się o nich często jako, że są tam first class citizen w języku polskim. Jak się dowiedziałem z Wikipedii, to jest typ pierwszoklasowy. Także funkcje są typem pierwszoklasowym. No jak myślicie, w Javie funkcje są typem pierwszoklasowym? Nie są. No i w sumie można powiedzieć, no z tego w sumie i tak mamy lambdy, ale pokażemy tutaj, jakie są konsekwencje tego jakby wyboru, który jakby twórcy języka Java jednak na niego się zdecydowali. A teraz taka szybka w ogóle definicja, jak te typy funkcyjne wyglądają, bo może niektórzy z Was nie siedzą tak bardzo w językach funkcyjnych. No typ funkcyjny, tutaj mamy na naszym ekranie, myTextLength, to jest nasza funkcja, tak ją definiujemy. To jest funkcja, która bierze jako argument typ string, zwraca inta. Tu sobie ją definiujemy w taki sam sposób, no i używamy jej jak normalnej funkcji, prawda? Czyli ona jakby niczym się nie różni od funkcji, którą ktoś by zdefiniował w jakimś tam, w jakiejś klasie, prawda? Generalnie bardzo prosta piłka. Możemy też ją traktować jak każdą normalną wariablę. Zmienną i po prostu przypisać do niej sobie coś, co chcemy, no i wywołać ją znowu z innym rezultatem. Takie
jakby zupełnie normalne zachowanie. Jakbyśmy myśleli o niej, jeśli ona byłaby jakimkolwiek obiektem, no to byśmy powiedzieli, no w sumie tak, ma to wszystko sens. Jeśli jest funkcją, no to dla ludzi, którzy właśnie nie przechodzą z tego funkcyjnego środowiska, no to jest takie trochę dziwne, ale w sumie czemu nie. To nie jest taki szokujący w ogóle, żaden szokujący koncept w skali wygląda to dokładnie tak. Też mamy definicję myTextLength, która przyjmuje stringa, zwraca integera. No i znowu dokładnie ta sama sytuacja, wywołujemy ją zupełnie tak samo, jakbyśmy wywołali każdą inną funkcję zdefiniowaną gdziekolwiek w jakiejś klasie. I teraz wracajmy do naszego ulubionego języka Java. I co w Javie się dzieje? W Javie, tak jak już wspomnieliście, nie ma typów funkcyjnych. Ale jeśli chcemy mieć funkcję, bo mamy podobno, no to musimy wymyślić coś, żeby jakoś rozwiązać ten problem. Co wymyśliliśmy? Wymyśliliśmy coś takiego jak interface function, który ma anotację functional interface i to jest generalny interfejs, który modeluje funkcję. Nie? To nie jest funkcja, to jest klasa, która modeluje zachowanie funkcji. Definiuje się ją tutaj w następujący sposób. Taki totalnie randomowy przykład. Znowu to samo. Ale jak widzicie, jej wywołanie nie wygląda już tak jak w językach funkcyjnych, prawda? Jako, że to nie jest funkcja, nie można jej wywołać jak funkcji. Mamy metodę apply, która modeluje zachowanie funkcji, ale jednak sama w sobie tą funkcją nie jest. No. I jakby cała ta tutaj otoczka powstała tylko dlatego, żeby wspierać wyrażenia lambda, które twórcy jakby pod presją społeczności językowej w Javie też zdecydowali się dodać w wersji 8. Wiadomo, wszystkie nowoczesne języki to mają, więc trzeba było też jakoś odpowiedzieć na te żądania rynku. No i w taki sposób właśnie to zrobili. I teraz kontynuując tą myśl, zastanówmy się, jakie ograniczenia z tego wynikają, bo jeśli rzeczywiście ktoś nie ma funkcji, ale obiekty, które się zachowują jak funkcje, albo też klasy anonimowe konkretnie, no to czy wszystko jest zawsze tak samo? No właśnie nie jest tak samo. Tutaj jest definicja map. Jak widzicie, w Javie mamy tutaj funkcję, która bierze znak zapytania super T, znak zapytania extensor. Ja jak pierwszy raz pamiętam, oglądałem nowe API streamów, to jakoś zawsze mnie, bardzo mnie uderzyły te wszystkie wildcardy. Tutaj myślę sobie, kurczę, no ale czemu tak, czemu? To takie jest strasznie takie ciężkie w sumie w czytaniu. Jak popatrzycie na przykład na definicję tam gdzieś tam dalej, flat mapa, albo jeszcze jakieś bardziej złożonych funkcji, no to w sumie no trochę jest takie no nie powiedziałbym, że idealne. No jeśli mamy język typowo funkcyjny, to tutaj nie przekazujemy interfejsu, tylko możemy przekazać po prostu funkcję, bo mamy funkcję. Nie? I teraz tak. Generyki. Z tego, że ten interfejs map wygląda tak jak wygląda, odpowiedź, dlaczego tak musieli zrobić, tworząc właśnie implementację tych metod funkcyjnych typu map, w Javie cała jakby odpowiedź tkwi w generykach. I znowu w decyzji języka Java, jak one zostały zaimplementowane. No, żeby przejść do generyków, no to porozmawiajmy sobie w takim akademickim, trochę bardziej tle, o kowariancjach, inwariancjach, kontrawariancjach. Tak gwoli przypomnienia, nie wiem czy tam, wiadomo, że to nie jest rzecz, z którą na co dzień jakby się żyje. No ale szybki zlepek definicji. Kowariancja jest wtedy, jeśli moglibyśmy, prawda, ten typ tutaj parametryzowany T byłby kowariantny, jeśli moglibyśmy przypisać do bardziej ogólny typ, sparametryzować typem bardziej już konkretnym. Oczywiście takie coś jakby w Javie jest niemożliwe. Kontrawariancja znowu byłaby wtedy, kiedy typ bardziej ogólny moglibyśmy jakby napisać typem bardziej ogólnym. Typ bardziej szczególny, typem bardziej ogólnym, przepraszam. A znowu inwariancja, czyli jakby niezmienność, jeśli tylko mapowanie mamy 1 do 1, czyli jeśli deklarujemy konkretny typ sparametryzowany jakoś, no to możemy go już finalnie sparametryzować dokładnie tylko tym samym. No, parę w sumie proste koncepty. I jak to właśnie wygląda w Javie? Teraz znowu
Zastanówmy się nad tym, jak tak naprawdę działają w językach programowania funkcje. Funkcje, typ zwracany w funkcji jest zawsze kowariantny. To jest kompilujący się poprawnie kod w języku Java. Mamy klasę super, która zwraca object, metodę getSomething, możemy jak najbardziej nadpisać metodą getSomething, która zwraca string. Mamy bardziej szczególny typ, który nadpisuje typ bardziej ogólny. Relacja kowariantna. W przypadku argumentów jest zupełnie na odwrót. Argumenty w funkcjach są kontrawariantne. Czyli bardziej szczególny typ możemy w klasie dziedziczącej nadpisać typ bardziej ogólny. No i to jest jakby naturalne zachowanie funkcji w języku programowania. No a teraz, jeśli chcemy myśleć o modelowaniu tego za pomocą generyków, to musimy sobie poradzić z jednym podstawowym ograniczeniem. Czyli takim, że generyki w Javie są inwariantne. I takie wyrażenie w Javie, jak wiecie wszyscy kiedyś na pewno napotkaliście na nie, jest niepoprawne. No i co teraz? Chcemy zamodelować odpowiednio wariancje typów i parametrów, używając struktury, która jest inwariantna. No, wydaje się, że coś tutaj będzie problemem, nie? W sensie jakby robimy coś naturalnego. Wydaje się, że to jest wszystko takie fajne, że tam jest jakiś argument, jest jakiś element zwracany, ale te argumenty i typy zwracane w relacji dziedziczenia też musimy się jakoś odpowiednio zachowywać. No i ten właśnie problem napotkali też twórcy języka Java, konkretnie tych nowych typów funkcjonalnych. No i rozwiązali go właśnie w sposób taki, że stworzyli wildcaty, czyli super, nie robi tu nic innego, tylko wymusza kontrawariancję parametrów, a extends wymusza kowariancję typu zwracanego. Czyli te rzeczy tutaj, które są w sumie dla nas nie do końca przyjemne w czytaniu, służą tylko i wyłącznie zamodelowaniu tego, jak naprawdę zachowywałaby się funkcja, gdyby była funkcją, a nie interfejsem, który funkcję udaje. No i teraz, czy to wygląda czytelnie, czy definicja funkcji flatmap wygląda czytelnie? No ciężko wygląda tak naprawdę. Ja pamiętam, jak ja zobaczyłem pierwszy raz, no to myślę sobie w ogóle, ale co, jakieś znaki zapytania i w ogóle extendy, no jest to trochę szalone, ale trzeba sobie zdać sprawę. To jest właśnie konsekwencja tego wyboru, nie? Konsekwencja nieposiadania typów funkcyjnych w języku programowania jest taka, że musimy jakoś te typy funkcyjne zamodelować, jeśli chcemy używać je na przykład w lambdach. No i w Javie ten wybór został dokonany, żeby zamodelować je przez functional interface. No ale cena, jaką język za to płaci, no jest właśnie taka. W przypadku języków funkcyjnych tego problemu nie ma, no bo funkcje, tak jak już mówiliśmy, zachowują się w sposób taki, jaki zachowują funkcje, czyli po prostu te argumenty zawsze mają odpowiednią wariancję i tak samo parametry zawsze mają odpowiednią wariancję. No i dzięki na przykład temu wyborowi, który podjęliśmy w języku głosu, żeby prowadzić prawdziwy typ funkcyjny, no uniknęliśmy wielu takich problemów, które niestety twórcy Java musieli rozwiązać w sposób, powiedzmy sobie, mniej optymalny, wydaje mi się. Na przykład nasz flatmap wygląda dokładnie tak samo, jak flatmap powinien wyglądać. Czyli jest to funkcja, która bierze jakiś element i zamienia go w kolekcję jakiegoś innego elementu. Wygląda dość intuicyjnie. Nie jest tak naprawdę to, dlaczego to może tak wyglądać, tylko i wyłącznie dzięki temu, że w języku głosu istnieją typy funkcyjne, tak samo jak istnieją w języku Scala, gdzie te konstrukcje są dokładnie takie same. Dobra, przekazuję teraz do Michała kolejną część prezentacji. Okej, to ja powiem o jakichś łatwiejszych rzeczach, chyba. To takim pierwszym tematem tutaj, który chcieliśmy pokryć, z tych łatwiejszych, to jest różnica między Java a Gosu odnośnie default w interfejsach, default method, a enhancementem, czyli takim featurem, który mamy w Gosu. No i ogólnie dodano do interfejsów możliwość
zaimplementowany tam default metod, żeby rozszerzyć jakąś funkcjonalność istniejących rozwiązań. Dodanie jakiejś implementacji, która będzie commonowa dla różnych rzeczy, żeby jakby nie trzeba było tego implementować wszędzie. I też, żeby uniknąć też tworzenia utili, które po prostu dostarczają tą funkcjonalność, której każdy używa. No i tutaj mamy jakiś przykład jakiejś klaski, która sobie implementuje ten interfejs. Jakbym tylko umiał, o tak. Która sobie implementuje ten interfejs. No i jakby ta klasa, no wiadomo, zyskuje tą funkcjonalność, która tu jest dodana. Tu jest jeszcze pokazany taki haki przykład, na przykład, żeby sobie dostać się do pola w tej klasie, co jest bezsensowne. Jakby chcę pokazać to, że możemy dodać funkcjonalność, ale sprawia to pewne problemy i jakby nie do końca jest to, co tutaj w GOS-u chcieliśmy osiągnąć. Natomiast w GOS-u mamy enhancementy. I enhancementy są w przeciwieństwie do default metod, które pozwalają nam niejako wczytać funkcjonalność do interfejsów. Są dostępne dla każdej klasy. Nie muszą te klasy wcześniej jakiś interfejs implementować i tak dalej. Nie ingerujemy w tę klasę. Mamy dostęp do obiektu, do instancji jakby tej klasy. No i mamy takie możliwości, jak są w default method plus trochę więcej. Myślę, dużo więcej. Trochę więcej. Teraz tu możemy sobie zobaczyć tą klasę, która ma pojedynczą funkcjonalność, ma jakieś pole. I mamy też enhancement napisany dla tej klasy. Jak widzimy, w tym enhancementie dodajemy jej funkcjonalność i możemy korzystać z pól tej klasy publicznych. Ale możemy. W jakiś przyjazny sposób. W sensie daje nam to możliwość rozszerzenia klas, do których nie mamy dostępu. Zwłaszcza to jest przydatne w tych naszych use case'ach, które mamy z konfiguracją. Czyli są jakieś klasy, które są stworzone, są dostarczane na przykład przez Guidewire, a klienci na przykład chcą sobie coś tam rozszerzyć. Z enhancementem mogą. Tak. No, jak tutaj jest powrót do przykładu Krzyśka, też jakby skraca to też zapisy, które po prostu mamy, bo jak widzimy tutaj ten enhancement dodany jest bezpośrednio, dodaje bezpośrednio metodę map do kolekcji i jakby wygląda to dużo lepiej niż to, co nam się udało osiągnąć w Javie. Napisaliśmy też do Uncle Boba, czy to jest OK? Powiedział, że OK, także accepted. Można używać. Aczkolwiek napisał, żeby używać jeszcze go z pewną uwagą. No a właśnie on tutaj też przykład taki, który nie do końca jest super. No, postanowiłem sobie tutaj zrobić enhancement do stringa. I postanowiłem sobie schować jakąś biznesową logikę. Nie do końca to działa dobrze, aczkolwiek widziałem już takie implementacje. Także no tutaj mamy inny smutny enhancement, który zwróci nam false. Prawidłowo. Także no, widzimy, że jakby rozumiem, że można, mając klasy z jakąś logiką biznesową, rozszerzyć je w ten sposób. No, można też rozszerzyć klasy, które nie mają logiki biznesowej. I chyba nie tylko GOS-u ma takie możliwości. Wydaje mi się, że są języki. Kotlin na przykład ma taką możliwość, nie? To nie jest coś na kształt implicitów ze skali? Nie, do końca. Nie. Jest taki mechanizm. Bo to wygląda tak trochę podobnie. No nie dokładnie to samo, ale. No, dobra, następną rzeczą, którą mamy, są typy dynamiczne i strukturalne. Typy dynamiczne to też są dostępne w innych językach, na JVM-a. Natomiast zacznę od typów strukturalnych. Są to statycznie zdeklarowane i bazują na nazwach, sygnaturach funkcjonalności. Czyli nie na
nie tak jak typy nominalne na dziedziczeniu i na jakby strukturze tych klas, tylko jakby na bardziej na nazwanie funkcjonalności. I teraz przydaje nam się, gdy na przykład chcemy dostarczyć jakąś wspólną funkcjonalność dla podobnych klas, których nie możemy zmodyfikować. Dostarczyć jakieś API dla finalnych klas i dostarczyć statyczne interfejsy dla dynamicznych typów, o czym powiem później. Mamy tutaj taki przykład różnych klas, które nie mają ze sobą nic wspólnego, oprócz tego, że mają tylko samą strukturę. Czyli wszystkie te klasy mają jakieś tam property x, y. No i jakby mamy takie zadanie, że chcielibyśmy sobie jakoś je zebrać i posortować, nie wiem po co, ale jakby chcielibyśmy w tym przypadku. I możemy sobie zdefiniować dla nich strukturę, której nie mam na slajdzie. Tak, możemy sobie zdefiniować strukturę, której nie mam na slajdzie. Nie wiem dlaczego. O nie. No, myślę mi, że zrobimy sobie strukturę coordinate, która zamiast klas ma tutaj structure i definiuje dwa pola, dwa property, x i y. I teraz mogę sobie stworzyć listę tego typu. Ten koordynat nie ma żadnego związku, jakby poprzez relacje dziedziczenia czy coś z tymi pointem, rectangle i canvas, ale w tym przypadku mogę sobie stworzyć listę tych koordynat i na przykład posortować ją. Co może być przydatne? Wow. No, tak się właśnie czujemy. Teraz jeszcze enhancement i structure razem ze sobą dają nam nowe możliwości. Na przykład takie, że mamy jakąś klaskę, która już jest. A potem. I stworzymy sobie do niej enhancement, który dodaje te pola, które pasują do naszej struktury. Przypiszemy sobie tam inne pola z tej klasy. W ten sposób możemy ją dorzucić do naszej kolekcji i też posortować. Typy dynamiczne można je trochę jakby mają pewien związek no, z tym. Typy dynamiczne są też dostępne. Czy podobne funkcjonalności nie wiem, ma też na przykład Groovy, tam gdzie możemy sobie na przykład z XML Serverem zbudować, jakby korzystać z struktury XML-a jak z klas. Tutaj mamy przykład z JSON-em. Zdefiniowałem sobie jakąś taką jakiegoś JSON-a z jakimiś danymi. Zdefiniowałem sobie też strukturę, która ma na przykład jedną property name, w moim przypadku mogła być wszystkie. I teraz jakby mogę sobie załadować tą, przypuśćmy, że to jest konfiguracja, no to jakaś tam osoba, ale to nie ma znaczenia, przypuśćmy, że to jest konfiguracja i mogę z tej konfiguracji korzystać po prostu poprzez property, które mam w strukturze. Czy mogę też bez struktury, ale mogę też ją jakby przypisać do tej struktury, do tego typu strukturalnego i korzystać w jak bazując na property, które mam zdefiniowane w strukturze. I teraz też dla tej struktury, dla tego dynamicznego typu mogę sobie też wygenerować strukturę. Więc to jest dość pomocne, mogę potem sobie coś z nią zrobić, zapisać, używać. Na koniec jeszcze wrzucę takich kilka drobniejszych rzeczy, które nie zasłużyły na własną sekcję OGOS-u. No, w GOS-u są dostępne out of the box property, które wyglądają tak. No, wiadomo, że nie piszemy już tak też w Javie, albo przynajmniej są różne metody, żeby tak tego nie robić. Nie piszemy też tak w Groovy, ale u nas już też jakby property od początku były i są. Są na przykład nazwane parametry. Sprawdza teraz IntelliJ potrafi to zrobić, ale w GOS-u też jest. Można sobie nazwać to i można też defaultowe wartości w funkcjach. Nie wiem, czy jest najlepszym rozwiązaniem, ale można.
Też jako, że tworzymy konfigurację dużo jakby też postawioną na null safety, w sensie, że do języka dodane są rzeczy, które pozwalają nam uniknąć sprawdzania, czy coś jest nulem i jakby obsługi tego wielokrotnie. Więc mamy na przykład tutaj po lewej kod w Javie, po prawej kod w Gosu. Na przykład nie musimy sprawdzać, czy wszystkie elementy po drodze są nie nulem. Mamy operator. Nie musimy też pisać takiego kodziku, gdzie po prostu zwracamy sobie to lub to w przypadku nula. Mamy Elvisa. Zobaczcie Elvis. Instance of, nie wiem, czy pisaliście kiedyś i rzutowaliście potem, go ogarnia. Jak już chcesz ten typ, no to już go masz. No i refleksja. A jak się robi jakieś konfiguracje, jest dużo dużo informacji o typach i łatwy dostęp do refleksji. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale wiem, że ludzie korzystają. Tutaj jest ciekawe. Mamy jakieś property? Zgadnijcie, co się wypisze. Widzę. Jakikolwiek pomysł? Powiem wam, że to wywołanie... Tak. No, takie ciary można zrobić. Nie polecam, ale można, tak? Znaczy, można sobie wywołać property po nazwie. Na przykład. To tyle z takich ciekawostek mniejszych. Wrócimy do Krzyśka. Tak. Generalnie to... Mam nadzieję, że zobaczyliście parę rzeczy, które funkcjonują w tym języku programowania, które tam generalnie się przeplatają z innymi językami programowania. W przypadku Java są decyzje jakoś podjęte, my zrobiliśmy coś troszkę innego, niektóre problemy rozwiązaliśmy, czasem sobie trochę skomplikowaliśmy życie. Generalnie żaden język nie jest idealny, ale fajnie na przykład wiedzieć, dlaczego są te znaki zapytania w tych definicjach na streamie, albo właśnie dlaczego w ogóle zostały dodane default method. W sensie, czy to jest taki fajny feature, czy tak naprawdę zrobiliśmy to tylko po to, żeby móc zaimplementować funkcjonalne interfejsy w Javie. No i widzieliście tutaj teraz kilka rzeczy, które całkiem czasem mniej lub bardziej, ale udało nam się zręcznie rozwiązać w tym języku programowania. No ale teraz warto się w ogóle zastanowić, czy te rzeczy są w ogóle warte tego, żeby tworzyć ten język oprogramowania i żeby się z tym bujać w nieskończoność. No i są oczywiście wielkie minusy też posiadanie własnego języka oprogramowania. Jak możecie się domyślić, utrzymanie takiego języka generalnie wiąże się z ogromnym kosztem. Wszystkie te rzeczy, które w Javie są gotowe, jak zaczynamy w niej programować, tutaj trzeba zbudować samemu. Trzeba zbudować wsparcie dla IDE, pluginy dla IntelliJ'a i takie rzeczy, żeby ludziom się tego wygodnie używało. Trzeba budować narzędzia, które wspierają proces builda, to co dostajemy za darmo na Jenkinsie czy TeamCity, wszystko to my musimy budować od zera. Znaczy no, nie od końca od zera, no, rozszerzamy jakieś tam funkcjonalności istniejące tam w TeamCity albo w Gradle na przykład, ale musimy w to zainwestować czas i środki. Utrzymanie kompatybilności z Java. Jeśli Java zmienia coś w swoim bytecode na JVM-ie, no my musimy się do tego dostosować, jak chcemy na niej działać. Jeśli dodaje jakieś nowe struktury, właśnie typu dodała teraz w Java 8 Lambda, czy tam doda moduły w Java 9, też musimy się do tego wszystkiego jakoś odnieść. Jeśli chcemy być z nią kompatybilni, no a jeśli przestaniemy być z nią kompatybilni, no to jakby giniemy, no bo jakby wiadomo, przy tych tam wszyscy chcą. No, tak jak tutaj też napisałem, większa trudność w wykorzystywaniu istniejących frameworków. Ale też takie czysto organizacyjne jakby kwestie typu, no jeśli masz nowy język programowania, no to musisz przekonać ludzi, żeby się go nauczyli. To nie jest takie łatwe tak naprawdę. Oni muszą na to poświęcić czas, zainwestować. Na szczęście w naszym przypadku, no, ze względu na to, że tak staraliśmy się zrobić go w taki sposób, żeby jednak ten próg wejścia nie był duży, to jest to dość łatwe do zrobienia, ale wciąż jest to jakaś praca, którą trzeba wykonać. No i teraz też jest taka kwestia, że kiedy już masz ten swój język oprogramowania,
ludzie zaczęli o nim pisać, no to jeśli na przykład chciałbyś powiedzieć, to my jednak nie chcemy już tego robić. No to oni już napisali miliony linii kodu w tym języku oprogramowania. Jakikolwiek manewr, jeśli kiedykolwiek wpadłby ktoś na pomysł, żeby na przykład używać czegoś innego, no nie jest to takie łatwe, nie? W sensie trzeba było, nie wiem, zbudować parser, który parsuje głosu i zamienia na coś innego. Także co generalnie chciałem przekazać na tym slajdzie, to jest to, że budowa języka programowania to jest ogromna inwestycja. Nie chodzi tylko o to, żeby każdy jakby na studiach może mieć jakieś takie projekty, czy tam poboczne, typu napiszmy sobie jakiś parser jakiegoś kodu i coś tam się nawet dzieje i się udaje i wydaje się, że tak no spoko w sumie, krótka piłka, piszemy parser, on nam coś sparsuje do bytecodu, każdy może to zrobić, ale oprócz tego jest cała ta otoczka biznesowo-toolowa, którą jednak trzeba zrobić, jeśli chcecie, żeby ktoś takiego języka używał. No i tak właśnie już gwoli podsumowania. Jak na przykład my teraz patrzymy na głosu z dzisiejszej perspektywy, nie? No, jest jakby można powiedzieć, że jednak jest to język, który spełnił swoje zadanie, w sensie dał te możliwości konfiguracyjne w tym roku 2002, 3, 4, 5, 6, 7 do dzisiaj, dzięki któremu jednak ci klienci mogą konfigurować te aplikacje w taki sposób, w jaki chcieli je konfigurować, więc jest to jakiś sukces tego języka. Dzięki niemu ja tu stoję, bo sprzedaliśmy tyle tego oprogramowania i te ludzie kupiło, że mamy no, na tyle pieniędzy, żeby otworzyć biuro w Krakowie na przykład. Ale jeśli kiedyś przyjdzie wam do głowy taki pomysł, że jakby Java jest B i trzeba zrobić coś nowego, albo Scala jest B, albo cokolwiek i jakby macie to w głowie, jak to powinno wyglądać, no to weźcie pod uwagę, że no bywa, że to jest jakby grube przedsięwzięcie. I w sumie w dzisiejszym czasie, naprawdę, jeśli ktoś by mi powiedział coś takiego, zróbmy nowy język programowania, żeby rozwiązać jakiś problem, powiedziałbym naprawdę, rozważ kolegę, koleżanką, czy naprawdę musisz to robić, bo to jest skok na głęboką wodę. No i też, co trzeba powiedzieć, języki oprogramowania w ogóle, no, dla klientów takich końcowych, zaczynają przestawać być tak atrakcyjne, jeśli chodzi o wyrażanie różnego rodzaju konfiguracji. Nie wiem, czy bawiliście się kiedyś jakimiś toolami typu... Ja na przykład ostatnio robiłem dla żony stronę internetową kancelarii. To było fascynujące, kancelarii adwokackiej. Przemiałem się tam sprzed N lat, jak to stronę internetową zrobić, to nie jest takie chłopsiednie, trzeba coś tam wiedzieć o tych CSS-ach i w ogóle. No ale dzisiaj, w 2017, to już tak nie wygląda. Ściągasz szablon WordPressa, gdzie wszystko na ciebie zrobili, no i ty wpisujesz 4 pola tekstowe, jakieś teksty, które chcesz, wrzucasz 3 zdjęcia, no i masz stronę. No, myślę, że świat idzie w tym kierunku i my też musimy iść w tym kierunku, jeśli chcemy zostać na rynku, więc prawdopodobnie sposób, w jaki ludzie konfigurują software w przyszłości będzie dużo bardziej intuicyjny i taki bardziej przenieśmy to tu, kliknijmy tam i wszystko działa na to, nie? Myślę, że tego dokładnie chce rynek. No i też musimy znaleźć jakąś na to odpowiedź my jako firma. No i co? Zepsuło się. No ale jak to się było podsumowane, więc dzięki wielkie za uwagę. Jak są jakieś pytania, to bardzo chętnie, proszę. Pytam. Czy tak behind the stage, to bytecode'u? Nie tak, kompilujemy to bytecode'u, dokładnie. Ale ASM-em, bytebuddying, możesz coś więcej powiedzieć? Mamy swój parser, który to robi. Aha. Czy piszecie parser? Tak, mamy parser, czyli napisaliśmy parser. Ale w czym? W Javie. Nie no, nawet Java jest w Javie napisany, więc... No. Że szukające sformułowanie chyba, nie? Dobra, to tak jak jesteśmy przy kompilacji, jaki jest narzut na GOS-u? Ile on dodaje od siebie, bo tego typu rozwiązania jak, nie wiem, Kotlin, Scala, Groovy i tak dalej, narzut od strony tych feature'ów, które daje język, jest dość duży w porównaniu z taką czystą Java. Jak to wygląda w przypadku GOS-u? Robiliśmy jakieś testy kiedyś z Caliperem, nie? Coś tam próbowaliśmy. No i mieliśmy na przykład problemy związane z jeśli chodzi o refleksję, nie? Coś tam wyszło nam jakieś... No kurczę, nie jestem w stanie przytoczyć statystyk, ale akurat refleksja była dla nas największy problem. Ale my tak naprawdę pod spodem
Bo ile Skrada kompiluje swoje kolekcje, mają swoje kolekcje jakby, nie? No i używamy pod spodem jobowych kolekcji. Na przykład ten array, który tam był na początku, to jest array list, nie? Więc... Nie, nie no, bo tutaj podajecie fajny przykład ze streamami, który rzeczywiście jest czymś, czego... No co w Javie boli, że trzeba coś dorzucić, ten stream, ten collect na końcu. Ale pytanie właśnie, czy po stronie bytecodu i po stronie kompilatora nie robicie magii, która dodaje stream na początku, collect na końcu? Nie. Nie. Nie, nie. To my generalnie używamy typów funkcyjnych. Typy funkcyjne tak są zaimplementowane jak, jeśli dobrze kojarzę, no to w JVM-ie do obsługi lambdy nie używana jest klasa anonimowa, tylko jakieś specjalne coś, które sobie stworzyli, no i my używamy dokładnie tego samego. Okej, dobrze. Także generalnie my jesteśmy, nie jesteśmy tak daleko jak Scala, w sensie nie? W sensie nie pododawaliśmy naszych implementacji do bytecode, na przykład kolekcji, nie? Uh-huh. Nasze kolekcje to są jobowe kolekcje, nie? Tylko mamy na nie inne pakowanie trochę. Jaki jest narzut na czas kompilacji? Narzut na czas kompilacji, no. Bo jednak Scala się dłużej kompiluje niż coś podobnego, co jest samo niż Java, nie? Tak, znaczy generalnie, oczywiście, no macie rację, jest, ja bym obstawiał, że to jest rzędu 130% kompilacji Java, nie jest jakoś szokujące. My mamy dużo większe problemy, tak, właśnie dlatego to pytanie może... Jakie? Problemy jakie mamy, znaczy, to jest jakby, można o tym śmiało mówić, nie? Właśnie dlatego, jakby mnie pytacie, jak jest narzut na kompilację głosu, to jakby nie jest na liście moich top priorytetów, nie? Nawet w pierwszej trójce, bo to jest na przykład, jeśli Java ma liczbę, nie wiem, 10 sekund, a głosu dodają 3 sekundy, no to to jest małe miki. My mamy takie problemy związane z tym, że my dając klientowi nasze rozwiązanie, dajemy całą masę różnych tuli do budowania tak naprawdę modelu obiektowego i modelu bazy danych z jednej strony, a z drugiej strony do budowy całego UI-a. My strasznie dużo rzeczy generujemy. To można by zrobić cały talk a propos generowania rzeczy, czy to jest dobre, czy to jest złe, jakie tworzy problemy. To jest złe. No właśnie, w większości wypadków jest kontrowersyjne, nie? No i to jest nasz największy problem, nie? Nasz największy problem taki firmowy to jest generowanie rzeczy, nie? Ale znowu, idąc do klienta ubezpieczeniowego, on ma w swojej głowie jakąś wizję swojej domeny, nie? No i jak ty do niego idziesz i mówisz mu, panie, napisz sobie to pan w Javie, no to on mówi, no jak w Javie, ja mam się uczyć w ogóle, co, jak ja Java, nie? Nie mam ludzi, nie? No to oni generalnie mają takie podejście, że chcieliby wszystko wyklikać. No więc my dajemy im nasz tool, który pozwala im wyklikać model danych, który potem jest zapisywany w XML, z którego potem jest generowane głosy, nie? Więc jakby nasz największy problem to jest generowanie, nie kompilacja, tak? Ogólnie. Narzut głosu 130% działa na konferencji. Ja mam takie pytanko a propos trudnego problemu pod tytułem refleksja. Odpalaliście to na Javie 9? Nie jeszcze. A to lista priorytetów może się zmienić. No może dwa zresztą. Słuchaj, bo widzę, że gdybyś teraz miał, podjąć tę decyzję, to może byłaby trochę inna, nie? Na przykład nie wiem, czy teraz można by w to miejsce wpakować na przykład JSON-a? Nie wiem, jak działa ten język. Myślę, że można by było... Python działając na maszynie wirtualnej działania. Możliwe. Znaczy dla nas ważne jest silne typowanie, które masz poniekąd w grubi mi jakoś, możesz je wymusić, nie? Więc na przykład moglibyśmy wpakować... Właśnie to jest długie pytanie, dlaczego jest silne typowanie? Silne typowanie, no jeśli chcesz mieć wsparcie IDE, tak jak na przykład masz w IntelliJ-u, że jakiś, wiesz, twój designer, czy ten twój data modeler wie, musi wiedzieć, jaki typ, jakich rzeczy tworzysz, nie? W sensie on nie może działać na dynamicznie, w sensie musisz mieć wiedzę z kompilatora o tym, jakie masz typy i co jest konkretnym typem i co możesz wrzucić gdzie, nie? Żeby klient wiedział, jak dobrze mu się podświetlało, tak? Dokładnie tak, tylko że podświetlanie to nie jest takie podświetlenie, tylko jest coś bardziej zaawansowanego. W sensie, jeśli chcesz budować dobry tooling do języka programowania, to myślę, że statyczne typowanie jest jakby jedyną opcją, nie? W sensie, dlaczego? Dlatego na przykład Spock czasem ma problemy przy refaktoringu kodu, nie? Może musi gubić jakieś rzeczy tam. Dlatego też Marcin Oderski tak bardzo opiewa tą wielkość skali i statycznego typowania i dlatego nazwali firmę TypeSafe poniekąd, której zmienili nazwę już w sumie, ale statyczne typowanie ma dużo zalet. Jaki był narzut pracy i czasu do wersji takiej 1.0?
O, nie mam zielonego pojęcia. Chciałbym coś powiedzieć zasadnego, ale... Nie, teraz jest, są generalnie teamy GOS-u, to jest jeden team, cztery osoby chyba, które się zajmują rozwojem języka. No i dodatkowo jest kilka zespołów, które zajmuje się tulinkiem dookoła tego. Nie? Sam język relatywnie, no nie chcę, żeby się tak bardzo zmieniał, nie? Bo znowu upgrade'y, tak jak w zeszłym Java, nie? To jest dla nas też problem. No ale tooling, żeby był nowoczesny, żeby na przykład z nowym IntelliJ-em działał, żeby wszystkie inspekcje, skróty klawiszowe, gradle nowe i takie rzeczy, no to jest większy narzut niż tam jest. A jest jakaś jeszcze większa firma, która używa GOS-u? Znaczy GOS-u używamy i klienci nasi, którzy konfigurują nasze aplikacje. No. Więcej nie uciekło. Nie wiecie. No tak jak mówię, problem jaki my mieliśmy, myślę, jest taki, że mieliśmy parę dobrych pomysłów tutaj. Myślę, że to jest parę dobrych pomysłów, no ale nie open source'owaliśmy tego dostatecznie szybko, nie? W sensie myślę, jakby się to open source'owało w powiedzmy roku 2004, no to kurczę, myślę, że to mogłoby iść dalej, nie? No ale w roku 2010-2011 to skala już była, Java 8 wchodziła, no jakby te problemy, które my tutaj adresujemy, no poniekąd już jakoś tam lepiej, gorzej zostały rozwiązane, nie? Ale mówiłeś o tym, że nie wiedzieliście, że Groovy, no nie mówiąc, że Scala, czy tam Kotlin później powstanie. Rozważaliście gdzieś zrezygnowanie na rzecz innego języka, który gdzieś tam silnie dostał wsparcie community? No, powiem ci, były takie rozważania w firmie. Problem jest taki, że nasi klienci mają masakrycznie dużo kodu w GOS-u, nie? Więc co, jakby teraz nasze podejście w sumie jest, tak jak mówiłem, nie chcemy już do końca używać języka oprogramowania bardziej jako tego interfejsu. Bardziej byśmy chcieli iść w tym kierunku budowania, wiesz, dostępnienia jakichś narzędzi, które nie sprawiają, że klient kiedykolwiek musi pisać język oprogramowania, coś, nie? Raczej w tym kierunku idziemy. Więc myślę, że za 5 lat, no za 5 lat GOS na pewno będzie, no to na pewno będzie za 10 lat, ale jakby będziemy się starać budować na bazie jakichś silnie zdefiniowanych API, jakieś mechanizmy konfiguracyjne, i odchodzić od konfiguracji używając języka programu. Nie? Tak, ja myślę, że jest wizja. Na tym slajdzie pokazywałeś różnicę między Java a GOS-u. Pokazywałeś, że w Java trzeba napisać kolekcja.string.map.collector, tak? No. I potem to wyjaśniałeś, skąd to się bierze. Ale ja rozumiem, że to Twoje wyjaśnienie dotyczyło tego, jaka jest definicja tej funkcji map, ale samo jakby, gdybyśmy się chcieli, twórcy Java tak decydowali, równie dobrze w Java też moglibyśmy pisać kolekcja.map, prawda? Moglibyśmy, gdyby na przykład, tylko że zauważ, że default metoda string jest dodana chyba do klasy bazowej collection i gdyby nasi przyjaciele z Java chcieli dodać wszystkie metody, no to musieliby wyrąbać do istniejącej klasy na przykład 45 nowych metod, nie? Typu map, flat maps, coś tutaj, i tak dalej. Do interfejsu, collection. No. Więc chodzi o to, że ich rozwiązanie jest bardziej takie zmieniajmy istniejący kod, nie? Nasze jest, dzięki enhancementom, dodajmy coś z boku, co się wpisze w bieżący kod na etapie już niezauważalnym dla użytkownika, nie? To jest w sumie podstawowa różnica. Ale teoretycznie możemy, tak? Zimplementować swoje kolekcje, które będą miały, działały podobnie jak wasze. No tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Że nie mam tego. Na samym początku. No ale. No chodzi o to, że wiesz, jeśli na przykład mielibyśmy tutaj. Tutaj dodaliśmy sobie jedną metodkę stream i jakby zdelegowaliśmy wszystko na streama, nie? To jest jakby czysty przykład delegacji, ten stream. No i spoko wszystko, no tylko że trzeba go pisać tak naprawdę, nie? No i. A tutaj po prostu masz dodatkowy enhancement, bo ten enhancement jest dodawany do klasy iterable. No i on ma wszystko, co chcesz, no i jest z boku, nie niszczy bieżącego jakby API, nie? Tylko ty. No tutaj na przykład dla mnie najciekawszym zasie było uświadomienie sobie, skąd w Java się wzięły te wszystkie wildcardy, nie? Że to, w sensie właśnie, że modelowanie funkcji to nie jest taka prosta sprawa i właśnie te wszystkie extensy, supery, jakieś. Pamiętam, że pierwszy raz przeglądałem to API i było takie dla mnie dziwne zawsze, wiesz, po prostu nie uświadomiłem sobie, że po prostu to tylko i wyłącznie wynika z tego, że nie ma typu funkcyjnego, a modelujemy typ funkcyjny za pomocą obiektów, czy tam wiadomo. Ale to jest kolejna rzecz, która wynika tak naprawdę z tego, że no, generyki stworzyło Derski w Javie,
tak? No, tak. Z Wodlerem siedli i stwierdzili... Nauczyli się na błędach. Tak, nauczyli się na błędach i później stworzyli skalę. Było lepiej. Nadal nie jest dobrze, ale jest lepiej. Tak? Ja mam trochę inne pytanie, bo... wrócę do kompilatora. Czy mieliście już jakieś próby z projektem Graal? Czyli z kompilacją do AST i z próbą wykorzystania mechanizmów Graala. Nie mieliśmy. Bo tutaj tak mówisz o 30% narzucie na bytecode. Już powiem ci, ja nie będę oszukiwał, nie jestem wielkim ekspertem tutaj w tym temacie. Znam jakąś prostą statystykę. Mamy ludzie w Kalifornii, są dwa zespoły, czy trzy właśnie, które wspomniałem, oni tam drążą ten temat. Nie? Bardzo, więc do mnie dociera jakby, jestem odbiorcą tego produktu poniekąd, tak jak jestem odbiorcą działa. Jedyny plus jaki mam, no to taki, że jak coś mi nie pasi, no to mogę do nich napisać maila i napisać hello Scott, czemu tak, nie możemy napisać. No, bo tak, no to tak. Miałem się, bo tak mi się przyśniło w nocy, stałem objawieniem. Czyli tak naprawdę tutaj, jeżeli komuś by się przyśniło w głosu, że okej, wdrażamy Graala i od Javy, od tak zwanej Javy 10 będziemy wykorzystywać tego javowego LLVM-a, to jest szansa, że Gosu na to przejdzie i będzie, nie powiem, że wydajniejsze, ale będzie bliżej tego, co możemy osiągnąć w czystej Javie, tak? Jeśli chodzi o wydajność. Tak, mamy pełną kontrolę nad parserem, nie? Więc jakby co sobie zrobimy, no to możemy zrobić. Możesz, mogę ci dać maila do Scotta właśnie, jak to jest hello Scott. Czy myślałeś o tym? Możesz jeszcze pokazać ten slajd z tą... wariancją. No właśnie, kurczę, miałem... Ciężki to jest temat i tak się zastanawiam, czy właśnie o nim gadać, ale myślę, że on jest ciekawy, bo... Kolejny. Ten sub, extend super, czy na pewno możemy tam przekazać object? To będzie override metoda, nie, to nie będzie przeładowanie, ten po prawej? Nie, to będzie override. Nie, to będzie przeładowanie. W sensie override jest przeładowanie. Znaczy to jest specyficzne. To jest overloading, który jest override'em w Javie. To jest bardzo takie... Składnia Javy jest bardzo liberalna tutaj. No, możesz to tak nazwać, overloading, który będzie... Znaczy, fakt jest taki, że jeśli będziesz tutaj, no to ten przyjaciel powie ci, że to jest jakby tam implementacja tej metody, nie? No chyba nie. Jak przekażę stringa do tego suba, to wywołana zostanie ta metoda z góry, jak mi się da. Aha. Tak, no. Ale żeby było śmiesznie, adnotacja override zadziała i kompilator się nie będzie kłócił. Przyznam szczerze, że... Zadziała. Zapytaj na jakiegoś laptopa i zrobię szybkie eksperymenty. To jest generalnie takie, takie dość śmieszne w Javie. Konwencja działa w kompilatorze, ale na poziomie po prostu overreagowania. Nie działa jakby nic na poziomie wpływania, bo tam jest tam wszystkie wiesz, skopy i co masz widoczne, ale overreagowanie to już patrzy na te rzeczy. Gorzej jest jak na przykład próbujesz sobie rzucić do araya, bo araju to chyba chcieli rzucić kowariancję i potem masz jakieś błędy, że array tak. No. Nie zgadza, exception. Tak, bo sobie do arraya, może jeśli masz array obiektów, możesz do niego przypisać array stringu, a potem możesz wrzucić na przykład integera, nie? I wtedy będzie klasa. Znaczy, no, tablice są tylko warianty. Jeśli miał array stringów, możesz go zwyczajnie na array obiektów i tak możesz go zmutować, polecić ci exception. No właśnie. No. To jest case. No właśnie, bo jeszcze w Gusie jest jeden ciekawy rodzynek, fascynujący to jest. Nie mówiłem o tym, bo w sumie ja też stwierdziłem, że nie będę drążył tego tematu. Ale w Gosu, o ile w Javie generyki są inwariantne, to w Gosu są kowariantne. Czyli jakby w Gosu to wywołanie jest jak najbardziej okej, działa, nie? No i właśnie krytyka, która spada zawsze za to, jest dokładnie ten przykład, o którym teraz gadaliśmy, że możesz zrobić takie coś. No i nasz przyjaciel Scott miał taką odpowiedź na to, że to w praktyce się nie dzieje. Nie, to się dzieje w praktyce, tak? Tylko, że takiego człowieka się odrzuca na poziomie code review. No, generalnie chodziło o to, że po prostu dzięki temu
to ci daje tak, to jest tak naturalne i w sensie 99% jest ok, że nie będziemy robić inwariantnych generyków, żeby wyeliminować ten jeden case. Jeszcze dążąc dalej ten temat, jeśli byś chciał to zrobić, to mamy słowa kluczowe in-out, które na poziomie deklaracji, tak jak w C-Sharpie chyba jest dokładnie sam nalazł, pozwalają ci zdefiniować wariancje na poziomie definicji klasy, nie? W Javie tak nie jest, w Javie masz klasa, coś tam, fu, i możesz powiedzieć te, to jest parametryzowana klasa, nie? Ale nie możesz powiedzieć jak, czy, bo zawsze jest inwariantny, nie? A my możemy na podstawie definicji klasy, deklaracji, przepraszam, klasy, powiedzieć, że ta klasa jest parametryzowana, nie wiem, te. No i te chcemy, żeby tu zachowywało się kowariantnie, albo kontrawariantnie, in-out, takie coś, no w C-Sharpie taki system też istnieje. W Kotlinie coś takiego nam jest. No, no to może w Kotlinie też coś takiego istnieje. Swoją drogą, no bo ten Scott, nasz właśnie kolega, on jest przyjacielem z tym panem, który tworzył Kotlin, więc może jakby inspirowali się, które pomysły są takie bardzo podobne. Na przykład ten enhancement nasz, no to jest extension Kotlinowy. Jakbyśmy pisali do, właśnie mój kumpel napisał do Uncle Boba, bo się tak trochę przyszedł do Gateway'a, się tak trochę obruszył na ten koncept tego enhancementu. No i tak chciał ze swoim guru wyjaśnić temat, no i napisał mi maila, w którym właśnie opisał wszystko to na przykładzie Kotlina, nie? No bo w Kotlinie extension się zachowuje w sumie tak samo. No i Janko Bob powiedział, że w sumie git, tylko nie nadużywajcie. Ja mam pytanko. Jakie są ograniczenia tego enhancementu względem indikatorów dostępu, albo czy na przykład mogę sobie stringa rozszerzyć do kolejnego metoda? No, okej, okay, tak. Możesz sobie stringa rozszerzyć do kolejnego metoda? Masz przykład? Znaczy, no tam był przykład w filmie, nie? W sensie... Okay. To znaczy, masz przyjaciel się zepsuł? Czyli nie da się tak zabezpieczyć, żeby było in-table. Żeby było in-table, czy żeby była enkapsulacja jakaś taka? String tak zachował się, żeby nie działałby, nie do uszczenia było. Czy to jest zruszony, nie? No właśnie, jest zruszony. Ale bo to jest kompilowane w ten sposób, że powstaje jakaś klasa statyczna Javowa, która przyjmuje jako pierwszy argument string, ale jako drugi no resztę argumentów z tej funkcji, tak? Dokładnie. Jezus Maria, lambdy zrobiły krzywdę Javie. Nie no, bo prawda jest taka, że lambdy tak samo działają, tak? No ale właśnie ja nie rozumiem na przykład tego powodu dla... Bo to jakby ma to system typu jest nominalny, nie ma żadnych innych rzeczy. Nie wiem dlaczego tak jest. Nie wiem skąd ta decyzja. W sensie, czytałem chyba kiedyś jakiś tam ten Brian Getz, jest taki architekt, który tam się wypowiada na różne tematy właśnie tego typu. No i coś mi tam... Czytałem jakąś długą dyskusję, ale w sumie żadnego wielkiego wniosku z tego nie wyciągnąłem. Wniosek jest taki, że lambdy zostały zaimplementowane tak, a nie inaczej, bo dzięki temu były wtedy trochę bardziej wydajne, tak? Bo nie ma na etapie startu VM, nie ma ładowania klas, nie ma weryfikacji i tak dalej. To są metody statyczne, prywatne, działa. Tak jest prosto, tak to było prosto zrobić. Troszeczkę inne pytanie, bo praktycznie nie poruszyliście tematu widoczności, który w Javie przewija się wszędzie, zawsze, a w obecnej chwili, kiedy wchodzi modularyzacja i zmieniają się zasady widoczności w Javie, może być taki bolesny. No my generalnie mamy bardzo podobne podejście tutaj do Javy z wszystkimi private, ale co do właśnie Javy 9, no to możliwe, że to będzie nasz dla kolegiska to duży problem w przyszłości, żeby się, nie wiem jakie jest w ogóle nasze podejście na daną chwilę, co zrobimy, nie mam pojęcia. No jeśli jesteś na przykład zainteresowany tym więcej, no to jest nasza stronka GoSulang, tam wszystkie takie rzeczy są popisane, nawet czasem ludzie się udzielają w tym forum dyskusyjnym. A propos. Sprawdzimy, co jest aktywniejsze, nasz Slack wrocławski czy wasze forum. Jak zalejecie kolegę Scotta z toma pytaniami, to będzie ciekawe w sumie dla niego jeszcze. Zapytam, dlaczego w Wrocławiu? Co się tego dzieje we Wrocławiu, że goście pytają? Jakieś pytanie jeszcze miałeś? Tak, mówisz, że macie problem z utrzymaniem wsparcia do ID. A jakie jest obecnie takie wsparcie? No jakby jesteśmy na IntelliJ 2015.
15 i właśnie budujemy wsparcie do 17. A, i tylko Intelligence. Trzymaj plugin do IntelliJ'a, swój. No i tak, na tym bazujemy. W sensie, no możesz wiadomo pisać w notepadzie jak wszędzie, ale, ale tak. Jeśli chodzi o ideę, to tylko Intelligence. Grade na przykład też jest ciekawym w tej cenie też się by... I do 8 łącznie przykazy do 8. A nie boicie się spin-offa, tak, JVM-ki, o tak powiem. A, no, że w końcu Java wypuści coś takiego, że nie będziecie w stanie tego przenieść do JVM-ki, będziecie zmuszeni wpuścić coś swojego. No to jest ciekawe pytanie. Myślę, że gdzieś tam chwilę, ale biorąc pod uwagę, jak w Javie też gdzieś lamazarnie się tożą, w sensie, no to nie sądzę, żeby się zdecydowali na jakiś tak radykalny ruch, żebyśmy my się sobie nie mogli z tym poradzić. Nie? W sensie, zawsze możemy zrobić dokładnie to, co w panu. Nie w najgorszym wypadku. No nie wiem, zawsze może wyjść Java 21, czy coś takiego. I... No to pytanie, jakby jak community javowe zareaguje na Java 21, która nie jest kompatybilna z żadną poprzednią Javą. Nie, no. Jak obserwujesz tą ewolucję Java, no chociażby to podejście do tych lamp, no to jest takie bardzo konserwatywne, nie? Oni jak najmniej chcą zmieniać swój język oprogramowania. Chcą jakby być, nadążać za tym, co się dzieje, no ale nie chcą nic ruszyć, więc... No tak, ale bardziej mi chodzi o coś takiego, że wy masz na przykład coś zaimplementowane w swoim języku, a co wejdzie na przykład w Javie w przyszłości, a wtedy co, właśnie, co wtedy się stanie? Znaczy na przykład co, jeśli na przykład wyszłyby jakieś... Nasze kolekcje są Javowe kolekcje. Dużo rzeczy naszych to są Javowe rzeczy opakowane jakoś inaczej, nie? Więc nie widzę jakby takiego radykalnego elementu językowego, który by nam zniszczył życie. Może się pojawi, no ale jakoś nie trudno mi sobie tego wyjść. Zawsze się zdarza. No zobaczymy przy Javie 10. No zobaczymy. Znaczy nie wiesz, to no, już na przykład z modularyzacją będą ciekawe zagadnienia. Tak naprawdę. No, nie wiem. Ciężko mi wróżyć w tym temacie. Jakieś jeszcze pytanka, przemyślenia? To może ja mam dwa. Jedno, bo tak w sumie jeszcze nie zapytaliśmy wprost, na razie tak przemykało odnośnie interoperability z Javą. Mhm. Z tego co rozumiem, to z kosu powinniśmy być w stanie wywołać całkowicie z Java, jeśli cały czas tam... I z Java teraz już też jesteśmy w stanie wywołać kosu. To jest akurat relatywnie niedawno się to udało zrobić. Ja sam... Czyli wcześniej były pewne problemy, jeśli chodzi o wywołanie kosu z Java. No bo generalnie jeśli masz to możliwość działania w obie strony, to faktycznie możesz wymieniać ten język na dowolny inny język JVM-owy. Tak, i bardzo długo były te problemy. W sensie to jest pełna taka jak to powiedziałeś? Interoperability. Interoperacyjność. Interoperacyjność pewna, no to jest jakby w zeszłym roku. Okej, a moje drugie pytanie, czy jak język był tworzony na początku, czy się wspieraliście jakimś istniejącym systemem typów, czy po prostu były tak ad hoc robione, byleby działało? Ja bym ci to powiedział. Jeśli byłbyś programistą w jakiejś firmie, ktoś by ci powiedział, panie, możesz sobie eksperymentować i bawić się tym, to co byś robił? Wspierałbyś istniejący system typów, czy dałbyś się ponieść fantazji i zrobił to, co zawsze marzyłeś? Myślę, że w sensie jakby... To zależy, ile miałbym to utrzymywać. Właśnie wspomniany kolega Scott, który jest twórcą tego języka, jest w firmie od 15 lat, więc myślę, że dobrze się z tym bawi, nie? Ale... No i, znaczy generalnie u nas... No to jest, nie wiem, to nie jest pytanie do mnie pewnie, ale ja myślę, że jest jakby, jest duży element fanu w tym, że masz jakby takie swoje rzeczy i możesz się bawić parserem i możesz sobie tworzyć system typów taki, jaki chcesz. To zależy od tego, jakie preferencje. No tak, to jest. Ja bym się cieszył, jakby mój język działał w każdym przypadku, więc... No, w każdym przypadku. Dobrze. Dobra, jeszcze. Jeszcze jedno chyba ostatnie już pytanie. Jeżeli byś miał jedną rzecz w GOS-u, dzisiaj, w takim, której dzisiaj ściągasz ze strony, kompilujesz, uruchamiasz. Jesteś fanem Gentoo, tak? Jestem fanem czego? Gentoo. Kompilujesz, uruchamiasz. Jeżeli miałbyś taką jedną rzecz, którą byś
pełną premedytacją wywalił jako rzecz, która po prostu psuje język. To co to by było? Java, no... Nie, no można, zakładam, że można to skompilować natywnie od razu bez jakichś tam... No, wiesz co, znaczy ja nie jestem fanem, znaczy tak to jest moja osobista jakby fanaberia może, ale... Znaczy o to pytam! No okej, okay. Powiem też o osobistą fanaberię, no to tu nie jestem fanem tego feature'a, którym Michał się tu pochwalił jednym. Wiesz o jakim myślisz? Wiesz o jakim myślę? Nie, no myślę o propertiesach oczywiście. Myślę, że propertiesy... Gdzie są propertiesy? Znaczy, propertiesy, ja w ogóle... To propertiesy działają coś jak interfejsy w Go? Nie, propertiesy działają tak jak... Nie wiem, jak masz na przykład case klasę w skali i ona ma od razu gettery i settery, nie? W sensie ja nie jestem fanem getterów w ogóle, jakby getter i ten koncepcja getter, setter, to, że my ją specjalnie ułatwiamy przez to property, no jakby po co? W sensie zawsze sobie zadałem pytanie, skoro masz, chcesz mieć coś, co możesz getować i setować, po co na to robić metody get i set, skoro możesz być publicznym, public po prostu połączony. Później łatwo zmienić. Ale nie zmieniasz właśnie, o to chodzi, że ty... Ale to będzie ewentualnie. Nie, bo getter i setter jest inaczej rozpatrywany na poziomie... Springa. W sensie to wszystko powstało tylko dlatego, że Spring sobie narzucił takie coś. Nie, zobacz, że jeżeli wywołujesz bezpośredni dostęp do pola, to w bytecodzie będzie to zupełnie inaczej wyglądało niż w przypadku wywołania metody. W momencie, kiedy wywołujesz metodę w bytecodzie, jesteś ją w stanie znacznie łatwiej instrumentować różne aspekt JSON są w stanie się do tego dobrać w zupełnie inny sposób. No i jest to argument spoko. Bardzo pomaga przy mokowaniu. Którego może nie powinieneś robić, ale... ale no to jest jakby osobna historia. A nie, chodzi o to, że ten feature powoduje, jeśli zachęcasz kogoś, żeby coś robił, to będzie to robił i pewnie będzie tego nadużywał. Przez to, że my sprawiamy, że to jest takie łatwe, no to jakby mamy problem z immutability na przykład, bo ludzie piszą sobie property, pionie, setery wszystkie i zmieniają sobie co chcesz. No ja na przykład uważam, że no takie rzeczy właśnie w języku, które zachęcają cię do robienia czegoś typu właśnie budowanie, tworzenie seterów w bardzo łatwy sposób, czego nie powinieneś w ogóle robić, są takie szkodliwe. To wywalcie, no macie... No nie, tak mówiłem, że to jest moja jakby taka, no personalnie jestem trochę, no... Jeden mail do tam kolegi ze Stanów. Kolegi ze Stanów, sport wywal, nie lubię tego. I zepsuj 96 milionów linii kodów klientów. Nie, ja tak. Przecież średniej wielkości projekt kobolowy, więc się nie przejmujesz, tak? Dajcie opcję premium, żeby to naprawić. Są takie firmy w Krakowie, które właśnie mają taką słynną... Wiesz, we Wrocławiu też jest ta firma, w której właśnie prezes powiedział słynne zdanie, że każdego programistę można zastąpić skończoną ilością studentów. Ale do tego zdania jest zazwyczaj jeden, to jest kontynuacja. A jak jeden nie starczy, to mu się daje renówkę. Takie jeszcze pytanie, bo wszyscy tak mówią zawsze w każdych językach o kompatybilności z Javą, ale to w kontekście tego, że z tego języka możemy Javę użyć, a w drugą stronę? No to właśnie już tutaj kolega pytał, dokładnie, że tak, że możemy, ale to było dużo trudniejsze i dodane relatywnie później. Na czym polegały te trudności? Oj, no to mail do kolegi Scotta jest na Gosu Lang. Tak z grubsza? No nie wiem, niestety nie mam. Nie będę blefował, że jestem super ekspertem. Tak jak mówię, jestem bardziej odbiorcą tego języka, mam jakieś swoje przemyślenia, ale na tego jak on się zachowuje, ale no nie siedzę w BBH, nie patrzę na jego parser codziennie. Dobra, to co? Tyle? Dziękuję.